Najlepszą jakby tutaj opcją, bo sprawdzano sobie to na trzech grupach. Grupa była jedna kontrolna, jedna robiła techniki oddechowe, a jedna robiła interwencję po prostu psychologa miała, nie? I one występowały przed jakąś tam publicznością, to byli studenci, oni występowali na auli i byli tam ich wykładowcy i oni mieli tam jakieś wystąpienie zrobić. No i wcześniej jakby były te trzy grupy, żeby dać im jakąś opcję jakby interwencji na ten stres wpłynięcia, nie? No i generalnie od strony fizjologicznej wszystkie te grupy miały objawy stresu, nie? Czy ktoś umiał techniki oddechowe, czy ktoś powiedzmy robił interwencję, czyli wiadomo, robił intuicyjnie, tak jak grupa kontrolna, no to miał to, że na przykład pociły się wszystkim dłonie, przyspieszało serce i tak dalej. To wszyscy jakby odczuwali, nie? Te poddenerwowanie. Tylko ta grupa jakby kontrolna, ona miała tak powiedziane przez psychologa, że jak wyjdą jakby na scenę, nie, no to nastąpią pewne reakcje organizmu, które były opisane dokładnie, jak one jakby działają, te reakcje organizmu, co się wydarzy, i one dają ci tak naprawdę przewagę. Bo jeżeli poczujesz, że serce ci intensywniej bije, że pocą się dłonie i tak dalej, to znaczy, że ty jesteś gotowy jakby do podjęcia działania. I że twój organizm ma jakieś tam dodatkowe właściwości. Powiedzmy, nie wiem, zawęża się uwaga łatwiej do jakichś tam rzeczy, nie? Łatwiej tą uwagę będzie skupić i tak dalej, nie? Jesteś taki, powiedzmy, w wyższych obrotach, powiedzmy, chodzisz. I że ty to możesz wykorzystać po prostu do swoich jakby, wiesz, na swoją jakby przewagę, nie? No i ta interwencja jakby powodowała, że oni bardzo dobrze rozumieli jakby, co się z nimi dzieje, akceptowali jakby ten stan tego jakby stresu, uznawali, że on jest normalny, co nie powodowało tego, że oczywiście znikała ta reakcje fizyczne, ale odbiór w ogóle otoczenia był inny. Czyli oni się wydawali prawdziwi w tym stresie. I dużo lepiej byli odbierani. I co ciekawe, ta grupa jakby tych studentów była dalej jakby obserwowana przez 5 lat jeszcze studiów. I oni na koniec już studiów nie wiedzieli, skąd się jakby nie pamiętali o tej interwencji po prostu, nie? Bo to było 5 lat wcześniej. I ona też była krótka, tak naprawdę. To było chyba tam 15 minut, nie? Ale mieli o jeden punkt jakby, czyli o jeden stopień wyższe oceny niż pozostali uczniowie. Że nauczyło ich to jakby podchodzenia do tego stresu już na każdym innym egzaminie, nie? Takie jakby wywarło na nich to wpływ, że na każdym innym egzaminie oni już mieli odpowiednie podejście i mieli o jedną aż stopień wyższe oceny. Zmiana Więc to jest, percepcji, naprawdę. Tak? tak, zmiana percepcji i ona może potem doprowadzić oczywiście do tych zmian pracy tego autonomicznego układu nerwowego, ale raczej ta zmiana percepcji jest łatwiej i szybciej zrobić. Czyli to, co jednak twoja świadomość jest w stanie zrobić i jak ty ukierunkujesz uwagę i na co ukierunkujesz uwagę, jest dużo łatwiejsze. I za tym mogą jakby tam, gdzie kierujesz uwagę, tam też kierujesz energię, więc potem ta energia może pójść i wywołać te dalsze jakby też zmiany, nie? W organizmie. Też często jedną z rad dla mówców różnego rodzaju jest to, żeby traktować, żeby te symptomy ciała, które są typowe dla stresu, odczytywać jako ekscytacja, bo są bardzo podobne symptomy organizmu, wręcz takie same. Więc właśnie podobne to jest do tego, o czym ty mówisz. Czyli nie traktować stresu jako coś negatywnego, a jako coś właśnie pozytywnego, taką ekscytację, że chcesz to naprawdę zrobić. Więc to jest naprawdę dobre. Rozmawiamy już 50 minut, zacząłem wstępem o prawidłowym oddechu, a dalej nie zaczęliśmy rozmawiać, jak prawidłowo oddychać, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby do tego przejść. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki.
pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!